Moc Ponidzia. Witamy Państwa serdecznie i zapraszamy na krótką wirtualną wyprawę po Ponidziu. Region ten leży na terenie geograficznej krainy Niecki-Nidziańskiej, przez którą płynie nizinna rzeka Nida. Mija ona takie miejscowości jak Pińczów, Chrobesz, Wiślica, Nowy Korczyn. Największym miastem tej krainy jest Busko-Zdrój, od którego zaczniemy naszą podróż. Obowiązkowym punktem na mapie miasta jest Park Zdrojowy, założony w XIX wieku przez ogrodnika Ignacego Hanusza. Tu również rozpoczynamy wędrówkę po Słonecznym Szlaku, który leży na obszarze całej gminy Busko-Zdrój. W starej części parku o powierzchni 15 hektarów rośnie ponad 240 gatunków drzew, takich jak klony, jesiony czy kasztanowce. Nowa część parku ma 12,5 hektara. W samym sercu buskiego kurortu wznosi się gmach łazienek z 1836 roku, zwany obecnie Sanatorium Marconi, od nazwiska jego twórcy Henryka Marconiego. Wewnątrz, prócz części sanatoryjnej, znajduje się także sala koncertowa. Od łazienek w kierunku północnym biegnie główna aleja parku prowadząca do rynku miasta. Kolejnym przystankiem na naszej trasie jest Aleja Adama Mickiewicza. To główny deptak Buska-Zdroju, po którym można także podróżować Słonecznym Ekspresem. Co roku przy okazji Dni Buska-Zdroju wzdłuż alei ustawiają się liczne kramy z lokalnymi przysmakami i rękodziełem. Jeśli mowa o zabytkach Buska-Zdroju, nie sposób pominąć małego kościółka świętego Leonarda. Ta drewniana świątynia z 1699 roku stoi na terenie starego cmentarza, gdzie zachowało się kilka ciekawych nagrobków, między innymi Pawła Sołdyka, dziedzica Siesławic czy Feliksa Żewuskiego. Z wejściowej kruchty do nawy głównej prowadzą drzwi z nadprożem, na którym widnieje data powstania kościoła. Naprzeciw znajduje się prezbiterium, którego najważniejszym elementem jest główny ołtarz. Oprócz zwiedzania zabytków, w Busku-Zdroju można także aktywnie spędzić czas. Z myślą o amatorach zdrowego stylu życia powstała ścieżka rowerowa Busko-Wełecz-Kameduły. Ta mierząca 18 km trasa przebiega wśród pól i łąk, a także przez tereny leśne w pobliżu Szanieckiego Parku Krajobrazowego. W bezpośrednim sąsiedztwie trasy można odwiedzić dwa pomniki przyrody – dęby szypułkowe w Kamedułach i oglądaną właśnie sosnę na szczudłach w Wełczu. Miłośników sportów ekstremalnych przyciąga zaś skatepark przy ulicy Kusocińskiego. Jest to doskonałe miejsce aktywności dla młodych i energicznych ludzi. W okolicy Buska-Zdroju znajduje się szereg bardzo ciekawych rezerwatów przyrody, takich jak Karabosy, rezerwat w Skorocicach, Góry Wschodnie czy Przęślin. Można obejrzeć tam unikatowe w skali kraju zjawiska krasu gipsowego. Najbliżej z miasta jest do rezerwatu Zimne Wody. Występują tam skały gipsowe z rozwiniętymi formami zjawisk krasowych oraz źródłami zimnej wody. Z tamtejszych pagórków rozpościera się także piękny widok. W tak krótkim filmie nie sposób odwiedzić wszystkich ciekawych miejsc, ale na pewno warto zajrzeć do Wiślicy. W średniowieczu był to jeden z najważniejszych polskich grodów. To tutaj w XIV wieku Kazimierz Wielki ogłosił statuty wiślickie. W Wiślicy zdumiewa ilość zabytków. Rynek jest placem o tysiącletniej historii. Zaraz obok stoi kolegiata pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Ten gotycki, monumentalny kościół w podziemiach kryje ślady romańskich budowli sakralnych. Wiślica leży nad malowniczą Nidą. To silnie meandrująca rzeka, co powoduje, że jest niezwykle atrakcyjna dla kajakarzy. W sezonie można tu wypożyczyć kajaki i przypłynąć od Wiślicy aż do ujścia Nidy do Wisły. Na trasie czeka nas wiele pięknych widoków i niesamowitych wrażeń. Dziękujemy Państwu za tę wspólną wirtualną podróż i zapraszamy do odwiedzenia pięknego Ponidzia już w rzeczywistości.